Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze Wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Płońsk stawia na ekologię. Teatr Polski w sieci. Najmłodsi mieszkańcy Mazowsza walczą ze smogiem. Z Kazunia Nowego do Płocka bezpiecznie i komfortowo. Ma zapewnić bezpieczeństwo oraz wpłynąć na komfort samego podróżowania. Mowa o nowo wyremontowanym fragmencie drogi wojewódzkiej nr 575, łączącym Kazuń Nowy z Płockiem. Była zniszczona i niebezpieczna. Droga wojewódzka nr 575 łącząca Kazuń Nowy z Płockiem. Teraz mieszkańcy gminy Czosnów oraz gmin sąsiadujących, a także pozostali podróżujący mogą już korzystać z nowej wyremontowanej drogi. Dla mieszkańców jest to bardzo ważna droga dla miejscowości Kazuń Nowy, Sady, a jeszcze ważniejsza dla całej gminy Leoncin. No również przy tej drodze, tam około kilometr dalej, rozbudowuje się potężna firma farmaceutyczna, która buduje jedno z większych centrów badawczych w Europie, gdzie na pewno przybędzie pracowników, przybędzie również ruch samochodowy, także bardzo cieszy, że ta droga powstała. Długość odnowionego odcinka to ponad 4,5 km. Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 miliony złotych. Koszt w całości pokryty został z budżetu województwa mazowieckiego. Jest to projekt tym bardziej ważny, że droga pełni istotną rolę pod względem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W sytuacji, w której następuje na przykład powódź, to jest to często droga awaryjna, którą można dostarczać odpowiedni sprzęt ratunkowy, można ewakuować ludność. My ją remontujemy właściwie od dwóch punktów, bo i od Płocka, i tutaj od Kazunia Nowego. Ta droga była w dość kiepskim stanie, ale w tej chwili dzięki tej modernizacji mieszkańcy gminy Leoncin mają też możliwość dobrego dojazdu do Nowego Dworu Mazowieckiego. Władze samorządu województwa mazowieckiego zapowiadają dalszy remont drogi wojewódzkiej nr 575. Projekt budżetu na 2019 rok zakłada wydatek prawie 800 milionów złotych na inwestycje i modernizację, gdyż jest to podstawowy element rozwoju cywilizacyjnego. Teatr Polski imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie będzie bardziej dostępny, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i starszych. Pomoże w tym rozwój usług elektronicznych, a dokładniej wdrożenie systemu innowacyjnej platformy edukacyjnej. W 1909 roku Arnold Szyfman miał 27 lat, dyplom doktora filozofii, pustą kieszeń i, jak się zdawało, niedorzeczny pomysł założenia Wielkiego Teatru Dramatycznego. Atmosfera Warszawy nie sprzyjała temu przedsięwzięciu, a jednak prace przygotowawcze i organizacyjne trwały jedynie 2 lata. Zaś sam gmach postawiono i wyposażono w niecały rok. Teatr Polski otworzył swoje podboje 29 stycznia 1913 roku. W czasie stuletniej działalności wystawił blisko 1000 premier. Teraz ma szansę wyjść ze swoją ofertą jeszcze dalej poprzez rozwój usług elektronicznych, na które otrzymał unijne wsparcie. Zadanie składa się z 7 komponentów w 2 jakby dziedzinach. Pierwszy to jest edukacja, to jest Teatr Polski dzieciom online. To online jest uzupełnieniem też działalności, którą pod tym hasłem Teatr Polski dzieciom prowadzimy od 6 lat. Tu będą 2 komponenty. Dla najmłodszych dzieci w wieku 3-8 w teatralnym labiryncie i 8-13 z teatralne zagadki. Drugi komponent składa się z 5 elementów i to jest edukacja kulturowa. Na nią złożą się m.in. biblioteka, książka mówiona, czyli możliwość streamingowej transmisji wydarzeń teatralnych. Realizacja projektu sprawi, iż Teatr Polski zacznie łatwiej i częściej docierać do mieszkańców gmin województwa mazowieckiego okalających Warszawę. Cieszę się, że tego typu projekty również nie jakimś tam naborze kluczowym, ale w zwykłym konkursie są proponowane przez instytucje kultury. Warto to robić, dlatego że kultura w ogóle wymaga promocji, potrzebuje tej promocji i jest to znakomite narzędzie w dzisiejszych czasach, no nieodzowne wręcz, żeby widzów ściągnąć, trzeba być w sieci, trzeba tam odpowiednio operować i promować się w sieci, bo
inna promocja już dzisiaj nie zdaje prawdopodobnie egzaminu. Na ten cel Teatr Polski otrzyma ponad 2 200 000 zł dofinansowania w ramach programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wsparcie jest bardzo istotne, bo tym razem trafia do ważnej instytucji kultury, do Teatru Polskiego. Samorząd województwa, ja osobiście jestem bardzo dumna z dokonań z premier i z tego, co prezentuje Teatr Polski. Jest to nasza taka sztandarowa instytucja kultury. Teatr Polski, kierowany przez znakomitego aktora Andrzeja Seweryna, to jedna z najważniejszych scen w kraju. Jak podkreślają władze samorządu Mazowsza, jego wkład w rozwój polskiej kultury jest niezaprzeczalny. Dlatego warto, a nawet trzeba wspierać tak ważne na mapie kulturalnej naszego kraju placówki. Większa wydajność i segregacja na wyższym poziomie niż dotychczas. To szansa, jaka stoi przed przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej w Płońsku. Wszystko za sprawą najnowszej inwestycji, na którą zakład otrzymał blisko 8 milionów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Prawie 8 milionów unijnego wsparcia na recykling odpadów komunalnych trafi do samorządu Płońska. Zakład zagospodarowania odpadów w Poświętnem przejdzie kompleksową modernizację, która pozwoli na zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Od wielu lat przedsiębiorstwo, które zajmuje się gospodarką odpadami tutaj w Płońsku, jest liderem, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań. Oczywiście te technologie związane z gospodarką tak zwaną cyrkulacyjną, czyli wykorzystaniem surowców wtórnych, one mają ciągły postęp. I ten projekt, który w sensie wartości to jest około 12 milionów złotych, przy 8-milionowym dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, pozwoli na dużą automatyzację segregacji tych odpadów. Do osiągnięcia 50% pułapu wysegregowanych odpadów subregionowi płockiemu jeszcze trochę brakuje. W tej chwili to około 30% odpadów jest segregowanych. Oczywiście od 1 stycznia obowiązują też nowe zasady 5 frakcji, do tej pory były 3 frakcje, więc musimy tutaj przyspieszać, jeżeli chodzi o wydolność zakładów, o właśnie te nowe technologie, o inwestowanie w nowoczesne rozwiązania. Warto jednak zauważyć, że Płońsk jest liderem, jeżeli chodzi o nowoczesne rozwiązania. Żeby być liderem, trzeba walczyć o to, żeby być liderem i trzeba ciągle przyjmować nowe wyzwania, być innowacyjnym, szukać nowych pomysłów i tak właśnie robimy w Płońsku. Nieustannie utrzymujemy się w pierwszej trójce w Polsce wśród najlepszych miast, jeśli idzie o ekologię, biorąc pod uwagę wytwarzanie energii odnawialnej i globalnie działania na rzecz ekologii. Tu kolejny przykład takiej inwestycji. Po 10 latach funkcjonowania RIPOK-u, instalacji RIPOK-u, tamten pomysł jakby się zużył. Są nowe okoliczności, nowe wymagania Unii Europejskiej i już mamy pomysł, a już teraz i zmaterializowany, bo są na to środki finansowe, na kompletną przebudowę instalacji RIPOK-u po to, żeby sprostać nowym normom Unii Europejskiej i po to, żeby wyeliminować jak najwięcej ludzkiej pracy, pracy ludzkich rąk. Otrzymane wsparcie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Płońsku zainwestuje w zwiększenie ilości odpadów odzyskiwanych podczas recyklingu, czyli w procesie pozwalającym na ponowne wykorzystanie surowców. W tym celu przebudowana zostanie linia technologiczna do sortowania odpadów. Zaplanowano również zakup nowych urządzeń służących zwiększeniu ilości odzyskanych odpadów. Za te pieniądze będzie wymieniona całkowicie linia technologiczna w sortowni, z zabudową 7 separatorów opno-pneumatycznych, jednego separatora balistycznego, wymianą sita, dobudową jednej kabiny sortowniczej, generalnie przygotowanie pracy do sortowania tak zwanego negatywnego, czyli automaty będą przygotowywały surowce wtórne, wybierały surowce wtórne, pracownicy będą tylko doczyszczać te surowce wtórne z zanieczyszczeń, które tam się przypadkowo znajdą. Zakład zagospodarowania odpadów w Poświętnem zatrudnia w tej chwili ponad 100 osób. Praca musi odbywać się na 2 zmiany, a także w soboty, żeby przerobić 60 tysięcy ton odpadów, które tu rocznie trafiają. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli wysegregować 2 tysiące ton odpadów, ale już
surowców wtórnych, lekkich surowców wtórnych, bo musimy wiedzieć, że odpady zmieszane są ciężkie, a surowce, czyli butelki plastikowe są lekkie, więc 2000 ton wysegregowanych dodatkowo odpadów jest to olbrzymia objętość. Dzięki środkom unijnym przebudowane zostaną istniejące kabiny sortownicze i znajdujące się w nich instalacje klimatyzacyjne. Modernizację przejdzie także instalacja sprężonego powietrza, elektryczna oraz informatyczna, co pozwoli na włączenie nowych urządzeń do istniejącego systemu sterowania linią sortowniczą. W przedsiębiorstwie powstaną również punkty napraw oraz przejmowania rzeczy używanych. Koszt inwestycji to ponad 12 milionów złotych. Komiksy, plakaty i wiersze. Wszystkie dotyczące walki ze smogiem. Jednego z ostatnio najbardziej palących problemów. Już 16 raz najmłodsi mieszkańcy Mazowsza wzięli udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez samorząd województwa. Sandra narysowała komiks o smogowych chochlikach, gdyż jej zdaniem zanieczyszczenia powietrza to takie właśnie chochliki, które potrafią namieszać w naszym życiu. Z kolei Dominika swoją pracą chciała pokazać, jak spalanie śmieci w domowych piecach może zanieczyszczyć otaczające nas środowisko. Obie łączy fakt, iż są laureatkami 16. edycji konkursu ekologicznego Bądź świadomy, walcz ze smogiem, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i występują w roli doskonałych nauczycieli, uświadamiając swoich opiekunów i rodziców. Oglądałam kiedyś, gdy byłam mała, bajka o chochlikach, a smog to taki chochlik w naszym życiu. Gdy ktoś pali śmieci, to potem na dworze się robi smog, dzieci prawie nie mogą oddychać. Rodzice, żeby pamiętali, żeby nie palić śmieci, na przykład styropianem, bo wtedy to zanieczyszcza i prawie gdy jest bardzo źle, to dzieci wtedy nie mogą chodzić do szkoły, mogą też chorować. Rysowałam takim skicowanym ołówkiem, który już bardzo długo mam, a potem to malowałam takimi pastelami. Przedstawia, że na przykład, że lecą dym z komina i trzeba dbać o środowisko. W inicjatywie wzięło udział ponad 1300 uczniów z 450 mazowieckich szkół podstawowych. Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe. Zadaniem uczniów klas 1-3 było wykonanie plakatu ekologicznego z hasłem, a uczniów klas 4-6 komiksu. Natomiast uczniowie klas 7-8 musieli napisać wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki. W nadesłanych pracach dzieci przedstawiały problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza. Wskazywały również działania, jakie należy podjąć, aby je ograniczać. To jest 16. edycja konkursu. Jak już wielokrotnie podkreślałem, ja czy pani marszałek, warto inwestować w dzieci, ponieważ dzieci najwięcej wprowadzają w życie rodzinne tej świadomości ekologicznej. Dziecko szybciej nauczy rodziców, jak dbać o to środowisko. Smog to dziś poważny problem, a jakość powietrza na Mazowszu pozostawia wiele do życzenia. Spaliny samochodowe czy też złej jakości opał powodują, że do atmosfery dostają się trujące substancje, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić dzieciom i młodzieży, jak duże znaczenie zarówno dla środowiska, jak i dla nas samych ma ich postawa. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.